tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie pośle, proszę powiedzieć, czy jest szansa na to, żeby do stołu usiadła strona ukraińska, strona polska i strona europejska po to, aby rozwiązać konflikt, nie konflikt, tylko problem, który mamy na granicy, jeśli chodzi o protest przewoźników? Szanowni Państwo, tego problemu nie da się rozwiązać bez Komisji Europejskiej, bez Unii Europejskiej. I tutaj, tak jak pani redaktor powiedziała, Komisja Europejska musi podjąć bardzo szybkie działania, bo to ona wydała zezwolenie bez ograniczeń dla przewoźników ukraińskich, którzy mogą wjechać na teren Polski, na teren Unii Europejskiej. I tutaj Komisja Europejska plus do tego strona polska i ukraińska powinny ten problem rozwiązać, ale mówię, decydujące tutaj jest stanowisko Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, która bez konsultacji z Polską wydała po prostu takie pozwolenie i w ramach tutaj umowy pozwoliła na wjazd przewoźników ukraińskich. Do przewoźników dołączyli protestujący rolnicy. Jest pan zawsze blisko rolników. Proszę powiedzieć, z jakimi problemami teraz borykają się właśnie rolnicy, nie tylko z oszukanej wsi, no generalnie w całym kraju? Szanowni Państwo, rząd polski, Ministerstwo Rolnictwa podjęły działania, które mają zrekompensować te straty poniesione przez rolników polskich, między innymi z racji niesprzedanego zboża, czy importu zboża z Ukrainy. I to, z tego po prostu rząd polski się wywiązuje. Natomiast przy takiej ilości transportu, który przenikał na teren Unii Europejskiej, trudno jest powiedzieć, czy w międzyczasie nie tymi transportami również nie jest transportowane zboże. Dodam, że jeśli chodzi o tranzyt, to taka możliwość istnieje. I jeżeli to zboże jest wiezione dalej na zachód czy do krajów trzecich, przez Polskę, dobrze, ale jeżeli ono by miało zostać w Polsce, na to się nie godzimy, na to się nie godzą polscy rolnicy i my jesteśmy po to, między innymi jako poseł Komisji Rolnictwa, żeby dbać o interes polskich rolników i również o interes przewoźników polskich, którzy utrzymują swoje rodziny, płacą podatki, płacą wszystkie zobowiązania, które na nich są nałożone na terenie Polski. Niedziela handlowa w Wigilię wypada w tym roku. Wiemy, że rząd pracuje nad tym, aby to zmienić. Zostało przeprocedowane, przegłosowane, ale w momencie, kiedy jeden z posłów koalicji mówił o tym, że mieliście państwo na to 8 lat, widać było bulwersację właśnie prawej strony, że tutaj nie do końca tak to wygląda. Szanowni Państwo, tak jak pani powiedziała, ustawa została przeprocedowana, 24, Wigilia jest dniem wolnym, to jest niedziela. Jesteśmy za tym, żeby w tym dniu mogli wszyscy już rozpocząć święta, rozpocząć przygotowania i tutaj panie również, żeby później wieczorem można było spokojnie usiąść do wieczerzy. Obecna większość parlamentarna, ona chciałaby, żeby wszystkie problemy państwa polskiego do przodu i wstecz zostały rozwiązane w ciągu tych 8 lat. Szanowni Państwo, myśmy bardzo dużo zrobili. Bardzo dużo zrobili. Polska się zmieniła. Sporo inwestycji dla samorządów, dla przedsiębiorców. Powiem, że tarcza antycovidowa, która pozwoliła na to, że zachowaliśmy miejsca pracy. To jest ponad 200 miliardów złotych dla samorządów z Polskiego Ładu. Inwestycje strategiczne można wymieniać, bo też jako samorządowiec doskonale wiem, ile tych pieniędzy wpłynęło na Podkarpacie między innymi. To jest kwota ponad 152 miliardy złotych w ostatnich latach. Ogromna kwota. Nigdy takich pieniędzy nie było. I te inwestycje, które wcześniej zostały zachowane przez rząd PO-PSL, są kontynuowane między innymi Via Carpatia. Także tutaj absolutnie nie zgadzam się z tym, że ktoś tam mówi, że można było to załatwić. To są o tyle sprawy, że można sprawy takie, które można na bieżąco
mówiliśmy o tym już dużo wcześniej, na pierwszym posiedzeniu, tego pierwszego posiedzenia Sejmu. I dzisiaj to zostało przegłosowane, także, że tutaj 8 lat, no to praktycznie zostało tyle zrobione, że wszystkie agencje ratingowe o tym mówią, o wzroście gospodarczym, o ocenie polskiej gospodarki pozytywnie, na najwyższym poziomie. Jesteśmy najlepiej rozwijającym się krajem Unii Europejskiej i tego o tym głośno mówimy i tego się nie wstydzimy. W jakich komisjach będzie Pan zasiadał i zasiada Pan w tej kadencji Sejmu? Czym się Pan będzie zajmował? W tej kadencji Sejmu zasiadam w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i druga komisja to jest Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Z racji mojego wykształcenia, zarówno rolniczego, bo tutaj kończyłem Akademię Rolniczą, jak i europeistykę, po prostu ta tematyka jest mi bliska. W tych komisjach pracowałem już wcześniej i chciałbym, żeby sprawy rolnictwa, sprawy wsi, które są bardzo ważne dla rolników, ale również dla Polski, bo wszyscy chcemy spożywać dobrą, wysokiej jakości żywność, bo taką produkujemy w Polsce i również te sprawy europejskie, które dzisiaj niestety są bardzo, bardzo ważne, bo między innymi została przegłosowana zmiana przez Parlament Europejski dotycząca zmiany traktatów i do tego dopuścić nie możemy, bo tutaj w znaczący sposób zostałaby ograniczona suwerenność Polski i w takich obszarach jak obronność, lasy, ochrona środowiska, decydowanie o swojej walucie nie byłoby już w gestii państw narodowych, tylko decydowałaby o tym Unia Europejska i jeszcze w takiej kwestii, że kiedy nie ma jednomyślności, to te państwa, które później weszły do Unii, państwa, które są w dobie rozwoju, po prostu miałyby trudniejsze działanie. Ale tutaj najważniejszą rzeczą jest, bo boję się o to, że znacząco ograniczona by była suwerenność Polski i ta procedura zmiany traktatów prowadziłaby nawet do jej utraty w przyszłości, tego się nie boję powiedzieć, a po prostu myśmy wchodzili do takiej Unii, gdzie była to Europa ojczyzn i za taką Europą ojczyzn jestem również ja. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.